31 marca 1985 roku doszło do historycznego wydarzenia, jakim oczywiście była pierwsza WrestleMania. Wtedy było to kluczowym dniem dla federacji Vince'a McMahona i od tamtej gali zależała przyszłość World Wrestling Federation. Potrzebowali czegoś wielkiego, chcieli zdobyć jeszcze większy show niż NWA i ich Starrcade, które zadebiutowało 2 lata wcześniej w listopadzie. W celu zdobycia jak największego rozgłosu sprowadzili takie gwiazdy jak Mr. T czy Mohameda Aliego. Na trybunach legendarnego Madison Square Garden zasiadło aż 19 121 osób, a sama gala była, jak już teraz wiemy, wielkim sukcesem. Dało to nam początek serii najważniejszych gal w świecie wrestlingu. Co jednak wydarzyło się jeszcze ciekawego podczas tej WrestleMania? Przypominamy, że są to nasze ciekawe rzeczy i wcale dla was one tak ciekawe jak dla nas wydawać się nie muszą. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What is Wrestling, a oto 10 najciekawszych faktów z WrestleMania pierwszej. Jest to jedyna WrestleMania, podczas której main eventem był tag team match, a zarazem jedyna bez głównego mistrzostwa, w tym przypadku WWF, na szali. Jest to pierwsza oficjalna gala pay-per-view w historii WWF. Dodatkowo mogłaby być pierwszą i zarazem ostatnią, gdyby nie jej wielki sukces. Możliwość oglądania gali wykupiło około 1 miliona fanów, co przez kolejne 16 lat aż do WrestleMania 19 było rekordem federacji. Wcześniej wspomniany main event, czyli walka Hulka Hogana i Mr. T z Paulem Arndorfem i Roddym Piperem, została nagrodzona przez Pro Wrestling Illustrated w walkę roku 1985. Jednocześnie MCG Network obsadziło ten pojedynek na 30. miejscu na liście 50 najważniejszych wydarzeń w historii Madison Square Garden. 7. walką gali był specyficzny pojedynek pomiędzy Andre the Giantem a Big John Studdem. Chodziło w nim, że starcie zakończyłoby się w momencie, kiedy jeden zawodnik wykona drugiemu Body Slam. W przypadku Andre the Gianta ten walczył nie tylko o $15,000, ale także i o swoją karierę. Ostatecznie, po niecałych 6 minutach pojedynku, zwycięsko wyszedł francuski gigant, celebrując z widzami, którzy zostali obdarowani przez niego gotówką. W 5. walce na gali Brutus Beefcake zmierzył się z Davidem Sammartino. Nie było w tym nic dziwnego, był to zwykły singles match, gdyby nie to, że w narożniku tego drugiego stanął jego ojciec, odchodzący już na emeryturę, legendarna osoba z WWF Bruno Sammartino. Na pierwszej WrestleMania wystąpiło 3 zawodników, którzy walczyli 2 lata wcześniej na inauguracyjnej gali Starrcade. Są to oczywiście Roddy Piper, Greg Valentine i Ricky Steamboat. Z tej trójki tylko ten ostatni był w stanie wygrać swoją walkę na najważniejszej gali WWF. Galę otworzyło starcie Tito Santany i Executionera. Walkę wygrał Tito, dla którego to była jedyna wygrana na głównym show WrestleMania. Co ciekawe, na najważniejszej ze scen walczył jeszcze przez następne 8 lat. Drugą walką gali było starcie King Gong Bandiego ze Special Delivery Jonesem. Według WWE trwało ona 9 sekund i aż do WrestleMania 32 i pojedynku The Rocka z Ericiem Rowanem było ono uważane jako najkrótsza w historii WrestleMania. Prawda jest niestety troszeczkę inna, ponieważ ten pojedynek z pierwszej WrestleMania trwał 23 sekundy. Legendarny Gene Okerlund rozpoczął WrestleMania śpiewając hymn Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, z początku plany były zupełnie inne, jednak osoba, która miała być na miejscu Mean Gene'a, nie pojawiła się w Madison Square Garden. Tak więc, panie i panowie, to było naszych 10 najciekawszych faktów o WrestleMania pierwszej. Codziennie aż do WrestleMania 35 będziecie dostawać taki film z kolejnych WrestleMania. Jeśli chcecie wesprzeć nasz projekt, zapraszamy na patronite.pl/whatiswrestling, gdzie za małe datki otrzymacie naprawdę ciekawe nagrody. Odwiedźcie także whatiswrestling.pl, gdzie znajdziecie ciekawe artykuły i masę świeżych newsów. Tak więc, panie i panowie, dziękuję wam bardzo za uwagę, dziękuję wam bardzo za wsparcie. Ja nazywam się Seth Donner z What is Wrestling i słyszymy się już wkrótce.